Nie? Tylko 22 werset, 21 rozdział. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetlała je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wznosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo w nocy tam nie będzie. I wzniosą do niego sławę i dostojniestwo narodów, i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrowiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który szczerze słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej Bogu, oddaj pokłon. I rzecze do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, ale bowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech się stanie jeszcze świętszy. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bawochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi. Amen. I jak zakończył się plan Boży? I jak niebiosa, jak jest zapisane, przeminęły z trzaskiem i nowe ziemię i nowe niebo uczynił Bóg. I jak przyszedł ostatni sąd, gdzie sędzia żywych i umarłych, wyznaczony przez Boga i mając jedyny, który ma zupełną chwałę, aby sądził żywych i umarłych, Jezus Chrystus, człowiek, Chrystus Jezus, Jezus Nazarejski, jak osądził,
tych, którzy żyli, bo postawił ich na prawicę, tak jak pasterz owieczki, powiedział: wejdźcie błogosławieni mojego Ojca i odziedziczcie Królestwo Niebios przygotowane dla was od założenia świata. I w ciągu dalszym włożył na lewo kozłów bezbożnych, martwych, bo zostały wzbudzeni wszyscy martwi w drugim zmartwychwstaniu przy sądzie ostatecznym i powiedział do nich: idźcie precz, przeklęci mojego Ojca, do ognia płonącego, do wiecznego piekła, który jest przygotowany dla diabła i dla aniołów jego, a nie dla ludzi. Ale niestety i tam się znajdą też ludzie, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ale poszli za oszustwami diabła. I teraz przyszło uporządkowanie we wszystkim. Każdy poszedł na swoje miejsce. Bóg wrzucił wszystko pod nogi Jezusa, tak jak było zaprorokowane. I teraz Chrystus podporządkuje się temu, który podporządkował wszystko, aby zostało wszystko we wszystkim. I Bóg pokazuje tę piękną wizję. I ja wierzę, że to nie jest wizja, ale to jest rzeczywistość, którą żyje. Rzeczywistość przyszłości spuścił Jeruzalem, święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mająca chwałę Boga i była przyozdobiona dla swego męża, dla Jezusa Chrystusa. I jak opisał ze szczegółami, że było 12 bram i przy nich były anioły i imiona Izraelu i było tam 12 fundamentów, gdzie były zapisane imiona 12 apostołów i opisał rozmiar tego miasta ze szczegółami. I to jest doskonała konstrukcja. I również postarał się opisać materiał, z którego było zbudowane to miasto. I ile mógł zrozumieć jako człowiek Jan. I w ciągu dalszym wsadził go do środka, do Nowego Jeruzalem. Tam nie było świątyni. Świątynia jest miejscem, gdzie jest uwielbiany prawdziwy Bóg. I co najmniej tutaj na ziemi. W Starym Testamencie była świątynia Salomona i kto wchodził do środka, mógł rozmawiać z Bogiem. Dzisiaj świątynia Boga, dom Boży, tam gdzie mieszka Bóg, jest Kościół Boga żywego, ale i każdy z nas osobna, który się na nowo narodził, który został ochrzczony w wodzie na odpuszczenie grzechów w imieniu Jezusa Chrystusa i uwierzył i wzywamy i być może przyjęliśmy dar Ducha Świętego, my składamy się również, też nasze ciała, chcę powiedzieć, składają się na świątynię Boga, czyli na miejsce zamieszkania Boga i w tym miejscu w Jeruzalem, w tym Nowym Jeruzalem świątyni nie ma, bo Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią. Ale i też świątynią Boga jest też baranek zabity. I zobaczymy niżej, jak to jest możliwe. I to miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Tak jak jest potrzeba tutaj na ziemi, aby było słońce i aby był księżyc. Bo chwała Boga oświetlała to miasto. I lampą Nowego Jeruzalem był baranek. I tutaj zważmy, bracia i siostry, od tego momentu w Nowym Jeruzalem będzie człowiek Jezus Chrystus, czyli baranek zabity. Ale oprócz Boga Ojca Wszechmogącego i baranka są też narody. W starogreckim nie ma słowa zbawionych,
nie zmienia zamysłu. W starogreckim nie ma, nie jest nazwana, że są narody zbawione, ale narody są same, tak jak jest w polskim treście, narody w świętości Jego. Czyli Nowa Jeruzalem nie jest tylko dla ludu izraelskiego, ani nie dla, tylko dla Kościoła Chrystusowego, ale dla wszystkich tych, którzy nie znali Ewangelii Chrystusowej i zostali osądzeni według Ewangelii Chrystusowej poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez ich sumienie i poprzez ich logikę. I narody rozkoszowały się w światłości Nowego Jeruzalem i królowie ziemi wznoszą chwałę dla Niego. I zobaczymy teraz dziwne rzeczy trochę. Tutaj w ostatnim kawałku objawienia, bo zupełne objawienie, objawienia zobaczymy i poznamy tam w górze. Teraz nie możemy poznać. I królowie ziemi mówią o królowych i kapłanach, którzy będą królować na wieki wieków. I to jest być może to. To oni będą królami na ziemi, tamtej ziemi, nowej ziemi, czyli Kościół Chrystusowy. Wznosić będą do Niego swoją chwałę swoją. Bramy Jego, które mają nazwy 12 apostołów, te bramy nie będą zamknięte i znaczy, że będzie życie w środku w Jeruzalem, ale i poza Jeruzalem. I dlatego te bramy nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie, bo we wszystkich miastach narodów były zamykane bramy dla bezpieczeństwa. Teraz nie ma niebezpieczeństwa, dlatego nie ma potrzeby, aby były zamykane bramy Nowej Jeruzalem. I w tym Nowym Jeruzalem nie wejdzie nic, co by czyniło obrzydliwość i kłamie, jak tylko do Nowego Jeruzalem będzie wchodzić tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. I tutaj jest wielkie pytanie teologiczne, czyli do Nowego Jeruzalemu nie będą wchodzić aniołowie. Tak jak jest tutaj napisane, być może, ale to nie jest tak bardzo poważne, że powinniśmy o tym pomyśleć. Tak, oczywiście odważę się i powiem, że to jest przejrzyste, że do Nowego Jeruzalem wejdą tylko ci, którzy są zapisane w Księdze Żywota Baranka. W ciągu dalszym pokazuję teraz, co jest w Nowym Jeruzalemie. Pokazuje Bóg Janowi. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Mówi o tronie. I chcę wam przypomnieć, że był tron Boga, tron łaski Bożej i tam był tylko Wszechmogący Bóg i w pewnym momencie Bóg stworzył tron Chrystusowy na ziemi i w dodatku tron króla Dawida, na którym usiadł Dawid, królowali królowie z pokolenia Dawidowego i na tym tronie usiadł na koniec Jezus Chrystus. I w dodatku królował na tym tronie siedzący 1000 lat na tej ziemi z rózgą żelazną. I tutaj teraz widzimy tron Boga w niebie i tron Jezusa Chrystusa Dawidowy, syna Dawidowego na ziemi w Nowym Jeruzalemie, że to jest jeden tron. I to jest tron Boga i Baranka. Na tym samym tronie, tak jak powiedział Chrystus, tak jak mój ojciec wsadził mnie i usiadłem na jego tronie jako król, tak i ja
Posadzę was, abyście usiedli na moim tronie jako królowie. I wody, by woda była, woda żywota była czysta, jak kryształ wypływający z tronu Boga i Baranka. I tutaj zobaczmy, że nie ma morza. I morze jest doskonały biologiczne oczyszczanie wody, ziemi. Jakby nie było morza, w morze wszystko jest oczyszczane w morzu. Jest to doskonały zbiornik do oczyszczania. Ostatnie lata człowiek wynalazł biologiczne oczyszczanie poprzez sól i poprzez inne czynniki, aby oczyszczać wodę do życia. Ale w niebie nie ma morza, bo nie ma nic nieczystego. Nie jest nic, co by było, potrzebowało oczyszczenia, ale jest tylko woda żywota, która wychodzi z tronu Boga. I na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, i tutaj zaczynają się trudne rzeczy do zrozumienia. Drzewo żywota widzieliśmy pierwszy raz zasadzone w ogrodzie Edem, gdzie było również drzewo poznania dobra i zła. I kto jadł z mieszkańców Edemu, Adam i Ewa, czyli z drzewa poznania dobra i zła, od razu umierał, bo do tamtego momentu Adam i Ewa znali tylko dobro, bo tylko znali to, co Boże, ale jak zostali oszukani przez diabła, Adam i Ewa, i zjedli z drzewa poznania dobra i zła, zostały im otworzone oczy i rozróżniali też zło. Z wynikiem czego? I człowiek, który jest ciałem, w ludzkiej naturze, który jest ciałem, nie ma mocy Ducha Świętego, znajdzie się zło i dobro, wtedy pewną rzeczą jest, że zwycięży zło. Dlatego Bóg powiedział, że jak zjecie, od razu umrzecie. I jak powiedział Bóg, że umrzecie, nie miał na myśli o śmierci naturalnej, czyli oddalenie duszy od ciała ludzkiego, ale mówił o śmierci duchowej, czyli oddalenie człowieka od Boga. I oprócz drzewa poznania dobra i zła, które dawało śmierć człowiekowi, jakby jadł i poznawałby zło, wtedy było też drzewo żywota i kto jadł te drzewo, żył wiecznie. Jak to jest? Co to jest? Nie możemy ani wiedzieć, ani nie możemy, możemy sobie wyobrazić, ale nie jest nam pozwolone, bo nasze wyobraźnie poprowadzą nas do błędnych wniosków. I tam w Nowym Jeruzalem będzie drzewo żywota, które będzie rodziło 12 razy co miesiąc i liście drzewa służą do uzdrowienia narodów. Nie ma tutaj wytłumaczenia, które można byłoby dać ze Słowa Bożego, bo Słowo Boże wytłumacza się tylko ze Słowa Bożego i nie może tego wytłumaczyć i nie powinno być wytłumaczone poprzez myśli ludzkie. Co to będzie, jak to będzie, czym jest drzewo życia, które liście tego drzewa służą do uzdrowienia narodów i owoce będą wychodzić co miesiąc? Nie wiemy tego, nie znamy tego, nie dotykamy tego i idziemy dalej, bo nie jest wstydem, abyśmy powiedzieli, że tego nie znamy. I wiele razy i dużo rzeczy jest tych, których nie znamy, bo Słowo Boże mówi, że to, co nie znamy, jest podwójne od tego, co znamy. I jak coś nie znamy, idziemy dalej, wychwalamy Boga, bo przyjdzie czas, w którym nam objawi i będziemy wiedzieć wszystko z doskonałym poznaniem. Teraz trochę znamy, częściowo prorokujemy, teraz jakby przez zwierciadło przyglądujemy się poprzez Słowo Boże co do Królestwa Niebios. Wtedy jednak, jak zobaczymy Boga oblicze w oblicze, gdzie po raz pierwszy Bóg
Człowiek zobaczy Boga w oblicze tam w Nowym Jeruzalem. Wtedy wszystko będzie czyste, bo poznanie, które będziemy mieli, będzie doskonałe. I nie będzie już nic przeklętego tam. I będzie w nim tron Boga i baranka, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tron Boga w niebie i tron Chrystusa na ziemi stanie się jednym tronem i będzie nazwany tron Boga i baranka. I tam będą słudzy, którzy będą służyć Bogu na wieki wieków. I po raz pierwszy, czwarty werset mówi, że będą oglądać ludzie, słudzy Boży, będą oglądać oblicze Boga, zobaczą Boga oblicze w oblicze, bo nikt nie zobaczył Boga, żaden człowiek i przeżył. I po raz pierwszy, na koniec planu Bożego, ludzie zobaczą oblicze Boga. A nie tylko to, ale i imię Boga będzie na ich czołach. I tam nocy już nie będzie, bo Bóg będzie światłem. Nie będzie to naturalne światło, ale światło będzie duchowne. Bóg będzie światłem, które będzie oświecał wszystkich. I baranek będzie lampą, gdzie tam słudzy Boży, ludzie Boży, wszyscy, których imiona będą zapisane w Księdze Żywota, będą nakrólować na wieki wieków. I tutaj jest podwójne poznanie. I zawsze, jak jest podwójne poznanie teologiczne, które wydaje się logiczne, ja będę wam mówił i Bóg niech nam oświeca, abyśmy wybierali prawdziwe. Pierwsze poznanie jest, że wszyscy, którzy znajdowali się, ludzie w niebie, będą królami i kapłanami Najwyższego. Bo w niebie nie będzie nikogo, jak tylko ci, których imiona są zapisane w Księdze Żywota. Ale jest też jeszcze jedno poznanie, że będzie tylko Kościół tam i również Stary Testament, czyli nie będzie narodów, którzy zostaną zbawieni. I co będzie z tych dwóch? My nie możemy tego rozróżnić. Mówimy chwała Bogu. Teraz jak to będzie dokładnie ze szczegółami, dowiemy się tam w górze. I nie mamy żadnego bo Bóg nam wszystko objawia. I rzekł do mnie. I teraz jest ostatnie objawienie, które czyni Bóg Janowi co do końca czasów. I rzekł do mnie. Te słowa, wszystkie słowa, cała ta księga objawienia są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać dwie rzeczy sługom swoim. Po pierwsze, co musi się wkrótce stać, w krótkim czasie, siedmioletnim okresie. I po drugie, że oto przyjdę wkrótce i wszystko, co uczyni Chrystus, bo przyjdzie bardzo szybko. To są dwie różne słowa, czyli wszystko, co się stanie w krótkim czasie i przyjdę wkrótce, że przyjdę w każdej chwili. Mogę przyjść w każdej chwili. I to jest przekaz, bracia i siostry, Ewangelii. Teraz tysiące lat w Kościele, że oto przyjdę wkrótce. I to znaczy, przygotujcie się, czuwajcie, módlcie się, zważajcie, bo przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jest tylko poprzez porwanie Kościoła albo poprzez drugą paruzję, powtórne przyjście Chrystusa. Od początku w pierwszym apostolskim Kościele ludzie byli tymi, którzy trwali oczekując na Chrystusa. Trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w społeczności z bliźnim i w modlitwach. I co to znaczy? Jak kogoś kochamy, jak w tym mamy nadzieję, wtedy jedno uczucie jest stwarzane
w sercu człowieka, oczekiwanie i trwanie, przyjdź Panie, przyjdź zadziałaj, przyjdź pomóż mi, przyjdź i przebacz mi, przyjdź i zmiłuj się nade mną, przyjdź. Chrześcijanin zawsze oczekuje na Chrystusa. I dlatego co mówi Słowo Boże? Że wszyscy upadną na duchu, mocni, młodzi, wszyscy upadną na duchu. Tylko ci, którzy oczekują na Pana, będą odnawiać swoje siły, tak jak orły. Czyli jest bardzo ważną rzeczą, umiłowani bracia i siostry, co do naszego życia w Chrystusie, dlatego, że Go miłujemy i pragniemy, aby przyszedł, i dlatego, że wierzymy, że jest miłością Bóg i wysłał Chrystusa na ziemię dla nas, oczekujemy na Jego przyjście. Chrześcijanin, który nie oczekuje na nawiedziny Chrystusowe, jest sługą podstępnym i złym. I zaczyna jeść, i zaczyna upijać się z pijakami, i dlatego, że go nie miłuje, i dlatego, że nie oczekuje na Chrystusa, zaczyna kłócić się i zaczyna bić w swoje współsługi. I przyjdzie też do niego Pan, ale poróżni jego cząstkę z niewiernymi. I to jest ten, który nie oczekuje na Pana, który nie ma nadziei, nie ma nadziei w Nim, nie wierzy, ale najważniejszą rzeczą jest, że nie wzywa, nie szuka, bo Bóg jest prawdziwym Bogiem i staje się zapłatą. Prawdziwy Bóg dla kogo jednak? Dla tych, którzy wzywają i szukają Go. I w Słowie Bożym stwierdzicie wiele wersetów, znajdziecie wiele wersetów, z którymi tyczy się Bóg z przychylnością dla tych, którzy Go szukają i wzywają. Albo do tych, którzy na Niego oczekują. I to jest to samo, bo ten, który oczekuje, wzywa i ten, który wzywa i szuka, oczekuje. Ale to wszystko ma jedną cechę, cierpliwość. I dlatego z cierpliwością naszą wygramy nasze dusze. Mamy potrzebę cierpliwość, abyśmy mogli uczynić wolę Boga, abyśmy rozkoszowali się w obecności Boga. I cierpliwość jest podstawową cechą potrzebną chrześcijanina, który rozkoszuje się na koniec w nawiedzinach, w przyjściu i w łasce Chrystusowej. I tym ludziom, ja chcę być z tych właśnie ludzi i chcę, abyśmy my wszyscy byli z takich ludzi. I ci ludzie, którzy wzywają Pana, którzy oczekują na Pana, którzy szukają Pana i którzy mają cierpliwość z nadzieją pewną i bezpieczną, bo poznali, że Bóg jest miłością, poznali, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że nie było mu szkoda i wysłał swojego Syna jednorodzonego. I dla takich Bóg mówi jedno słowo. I to słowo nie odrzucajmy nigdy z naszego serca. Oto przyjdę wkrótce. I to jest coś bardzo ważnego, bracia i siostry. Że pójdziesz modlić się i przyjdzie słowo Ewangelii, że oto przyjdę wkrótce do Ciebie. To jest to, co daje Ci moc, co daje Ci nadzieję, bo nie modlimy się do Boga, który nas słucha i odchodzi, ale modlimy się do Boga, do Jezusa Chrystusa, Pana, który nas słucha i przychodzi szybko. Amen, aleluja. I jak Chrystus przyjdzie szybko, wkrótce, przyjdzie i w swoich rękach ma naszą zapłatę, bo tylko On trzyma naszą zapłatę, tylko On jest tym, który nam da zapłatę, trzyma naszą zapłatę, aby oddać każdemu z osobna według uczynku, które uczynił w swoim ciele, w czasie
trwania, oczekiwania. Nie jest, że tylko oczekujemy. Nie jest tylko, że trwamy, że Chrystus nam mówi, każdemu z osobna, naszej rodzinie, Kościołowi, że przyjdę wkrótce i trzymam zapłatę moją w moich rękach, aby dać, ale według uczynku, które uczyniłeś w czasie, w którym mnie oczekiwałeś. Jak oczekujesz na mnie i śpisz, wtedy to nie jest szukanie i wzywanie, to jest oczekiwanie i trwanie, ale nie szukanie i wzywanie. Jak pracujesz, ale nie oczekujesz na mnie, to jest uczynek, ale nie ma nadziei błogosławieństwa, radości nadziei. I szczególnie w ostatecznych dniach Bóg, który jest i staje się zapłatą dla tych, którzy Go szukają i wzywają, uczyni wielką różnicę w życiu chrześcijanów, którzy oczekują z wiarą i cierpliwością na Pana, ale jednocześnie pracują poprzez swoje ciała, dzieło Boga, dzieło w dziele Bożym, w woli Bożej. To jest chrześcijan błogosławieństwa. Temu chrześcijanowi, do tego chrześcijanina przyjdzie, tak jak jest napisane bardzo ładnie w księdze Malachiasza, do tych, którzy bali się Pana i słuchali, co mówił, powiedział im, oni są moimi. Tylko oni są moimi. I tylko tych przygotowuję jako drogocenni moi. Kogo? Tych, którzy oczekują, trwają. Ci, którzy wzywają i szukają z cierpliwością i z uczynkami dobrymi. Z uczynkami wiary i trudnością, trudem miłości. I to są drogocenni dla mnie, których przygotowuję i zmiłuję się nad nimi, tak jak miłuje się każdy człowiek nad swoim synem. I tutaj teraz badajmy, osądźmy, rozróżnijmy i zobacz, i stańmy teraz przed zwierciadłem Słowa Bożego i zapytajmy się, jakim chrześcijaninem jestem. Tak, oczywiście, wierzę, że Pan przyjdzie wkrótce i wołam, że Pan przyjdzie wkrótce, tak, oczywiście. Ale Ty co robisz? Bóg chce oczekiwanie, trwanie, wzywanie, szukanie, cierpliwość, dzieło wiary i trud miłości. Tak tych nazywa drogocennymi Jego. I dlatego umiłowani bracia i siostry, znajdźcie dzieło, które Bóg przygotował dla każdego z nas osobna i pracujcie w tym dziele. Znajdźcie, czym jest to dzieło, bo dla wszystkich Bóg od chwili, jak uwierzyliśmy i zostaliśmy zbawieni przez wiarę, Bóg przygotował drogę, przygotował uczynki dobrotliwe, po których chce, abyśmy chodzili. I dlatego apostoł Paweł mówi, dobry bój bojowałem, drogę moją zakończyłem, moją drogę. I inna jest moja droga od drogi mojej żony, prezbitera, młodego starca. Każdy ma swoją osobną drogę. Chrześcijanin błogosławieństwa ostatecznych dni ma pewne cechy. Pewne cechy ma. Oczekuje na Pana, że i wie, że przyjdzie wkrótce. Trwa z cierpliwością, wzywając i szukając, aby przyszedł Pan wkrótce do Niego, szybko do Niego. Bo jest napisane, że oblubienica mówi, przyjdź
i Duch Święty mówi przyjdź. I jednocześnie pracuje w dziele, którym zaufał mu Pan z pilnością. I w tym wszystkim są podstawowe cechy, że to rozważaj, w tym trwaj, aby był widoczny postęp dla wszystkich ludzi i wypełniajcie się Duchem Świętym, abyście brali moc, jak Duch Święty będzie schodził na was. Aby nie było dla was żadnego oskarżenia dla tych, którzy chodzą według Ducha, bo jest zupełne oskarżenie dla tych, którzy chodzą według ciała. I dlaczego nam to mówi wszystko Bóg? Abyśmy znajdowali się w tamtej chwili dla chwały Boga Ojca albo bez wytłumaczenia. Albo posłusznie znajdziemy się dla chwały Boga Ojca, albo nieposłuszni, jako nieposłuszni znajdziemy się bez wytłumaczenia. I jak do teraz nie chodziliśmy w taki sposób i wierzymy, że nikt z nas nie może powiedzieć przed Bogiem, że ja tak jak Ty chcesz chodzę. Ja nie mogę tak powiedzieć i dobrze byłabyście tak powiedzieli. Wy. A ja tak nie mogę powiedzieć, niestety. I wstydzę się co do tego. Lepiej, abym się wstydził teraz przed wami. I abym poszedł do Pana z upamiętaniem i z żałowaniem i ja bym powiedział, że wstydzę się patrzeć w Twoje oczy, niż abym się zawstydził wtedy, jak znajdziemy się przed Chrystusem, aby każdy wziął zapłatę według tego, co uczynił w ciele, czy dobre, czy zło. I ja, Jan, słyszałem i widziałem to wszystko. Upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał i anioł poprawił mnie. I to jest wielka poprawa. Zważaj, abyś nie pokłaniał się mi. Nie czyń tego. Co to znaczy, że pokłaniam się? Pokazuję moje podporządkowanie. Kłaniali się królom, książętom w starym okresie. Chrześcijanin posłuszeństwo i podporządkowanie ma tylko dla Chrystusa. Czyli co to znaczy? Nie uniżamy się przed ludźmi, przed człowiekiem, bo potrzebujemy ich pomocy. Ludzi wszystkich widzę, aby im pomagać. Patrzę się w sposób, aby ich pomagać, abym ofiarował trud miłości. Nie oczekuję od żadnego człowieka, aby mi pomógł. I dlatego, że mam wielką potrzebę od tego człowieka, pokłonię się im. I nie mówię o pokłanianiu się, że pochylę głowę, ale że nawet i przylizuję się, że ty jesteś dobry, powiem mu. Jesteś najlepszym. Chrześcijanin, umiłowani bracia i siostry, dlatego, że ma nadzieję tylko w Chrystusie i nadzieja jego jest pewna i bezpieczna i dlatego, że ma moc Boga poprzez Ducha Świętego, dlatego, że jest osobną osobowością, bo jego imię jest zapisane w Księdze Żywota, kłania się tylko Panu i uwielbia tylko Pana. I powtarzam to, bo to jest bardzo ważna cecha człowieka, który nigdy nie ma przychylności Bożej. Aby był człowiekiem, który chce się podobać ludziom. Apostoł Paweł co mówi? Zważajcie, nie podobajcie się ani samemu sobie, ani innym ludziom. Bo jak chciałbym podobać się ludziom, wtedy nie mógłbym być sługą Bożym. Albo to, albo tamto. Nie możesz pracować dwóm panom. Nie możesz pracować ludziom i pokłaniać się ludziom. Albo jednego umiłujesz, a drugiego znienawidzisz.
i znienawidzisz Chrystusa i umiłujesz świat, albo Chrystusa im umiłujesz, a drugiego zlekceważysz. Zważaj, nie pokłaniaj mi się, bo ja jestem sługą Bożym. Bogu pokłoń się. I zakończając, i raczej idąc dalej, mówi teraz o dzisiejszej sytuacji. Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, ale bowiem czas jest bliski. Danielowi co powiedział? Zapieczętuj, bo jest po wielu latach później. Jak powiedział Danielowi proroczo o ostatecznych dniach. Janowi co mówi? Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. I wiedz, że od tego momentu, kto czyni nieprawość, będzie czynił więcej nieprawości. Kto jest brudny, będzie się brudził jeszcze bardziej. Czyli są dwie drogi. Jedna droga jest od grzechu do większego grzechu i jeszcze większego grzechu, a druga droga jest od uświęcenia do uświęcenia i większego uświęcenia. Kto jest sprawiedliwy, będzie bardziej sprawiedliwy, a święty będzie stawał się bardziej uświęcony. I to jest życie, które żyjemy dzisiaj. Jak odejdziesz od Chrystusa, upadek twój będzie wielki. Jak trwasz w Chrystusie, wtedy wzrost będzie wielki, ale i bolesny, bo będziesz chodził, wchodząc przez wąską bramę na trudną i smutną drogę. Tam na tej drugiej drodze jest z górki. Wszystko jest łatwe w szerokiej bramie. I teraz objawia Jezus Chrystus, i to jest piękne objawienie, że ja jestem Alfa i Omega, i to tylko jeden Grek może czytać. Ja jestem Alfa i Omega. I to jest cześć, którą czyni Bóg z naszym językiem. Inni słyszą to, jak im nie wytłumaczysz, czym jest Alfa i Omega, nie mogą zrozumieć. Powiesz mi, że to jest coś bardzo ważnego? Tak i nie. Jest bardzo ważne, jak stwierdzisz, że Chrystus nie jest w ogóle ważne, jak Chrystus kocha wszystkich ludzi, ale jest bardzo ważne też, jak stwierdzisz, że Jezus Chrystus wybrał język, z którym my dzisiaj rozmawiamy. Tak jak dawniej wybrał język żydowski i kiedyś jeszcze był jeden język, poprzez który wszyscy ludzie rozmawiali. Język jest bardzo ważną cechą Boga, bo Bóg jest tym, który przemawia i uczy ludzi, którzy mówią. To, że przemawia, tylko Bóg to ma i dał tylko ludziom, bo mają ducha. Ale jestem też pierwszy i ostatni, i początek, i koniec, i błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo, moc do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy bogato do miasta. I kim oni są? Ci, którzy wykonują przykazania Boga. Nie wejdzie do Królestwa Niebios każdy, kto mówi Panie, Panie, ale ten, który czyni przykazania Boga Ojca. I dzisiaj usłyszeliśmy szczególne przykazania Boga dla ostatecznych dni, to znaczy w jakim stanie powinien być chrześcijanin w tym czasie ostatecznym, bo jest chrześcijanin, który nie jest chrześcijaninem błogosławieństwa. Chrześcijanin błogosławieństwa jest ten, który oczekuje, który trwa, który wzywa, który szuka Pana, aby przyszedł wkrótce, szybko, według obietnicy Jego do życia człowieka. I dzisiaj odejdźmy, umiłowani bracia i siostry, z tym słowem. Co do osobistego poziomu. Oto przyjdę wkrótce. Ja dodaję, bo jak przyjdzie Pan szybko,
zależnie do kogo to mówi. Mówi do wszystkich, mówi do rodziny, mówi do kościoła, mówi do mnie osobiście, mówi do mnie, do ciebie. Kto słyszy? Kto ma ucho, aby usłyszał, niech słyszy, co mówi Duch do kościołów. Grzesznicy nie wejdą do środka. Ani psy, ani czarownicy, ani wszetecznicy, ani zabójcy, ani bawochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w kościołach. Ten list Boga, te objawienie Boga jest napisane poprzez Jezusa Chrystusa i został wysłany ten list do kościołów, bo w siedmioletnim okresie antychrystusa nie ma kościołów. Dla nas został wysłany, bo jest objawiony, że ja jestem korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. I wielkie przykazanie i duch i oblubienica mówią przyjdź. Duch Święty i oblubienica Chrystusowa, dlatego, że oczekuje i trwa, dlatego, że wzywa i szuka, dlatego, że ma nadzieję, mówi przyjdź, Panie Jezusie Chrystusie, przyspiesz się. Najpiękniejsza modlitwa. Oczekujemy na Ciebie, Panie, przyjdź. Oczekuję na Ciebie. Tylko jak Ty przyjdziesz, wszystko się poukłada w moim życiu. Tylko jak Ty przyjdziesz, uczynisz wielkie rzeczy i powiesz, niech się stanie światło i przyjdzie światło wszędzie. Oczekuję na Ciebie, Panie. Przyjdź. I kto usłyszy, niech powie Panu przyjdź. I kto jest ten, który słyszy i mówi przyjdź? To jest ten, który pragnie, aby przyszedł Pan. A kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech bierze darmo. Nie, że kto przyjdzie, będzie brał. Kto przyjdzie, niech bierze darmo wodę żywota. I powtórzę to, ten piękny werset. Kto pragnie, kto wzywa, kto szuka, kto oczekuje, kto chce, aby przyszedł i woła, przyjdź Panie i pragnie przyjścia Jezusa w osobistym swoim życiu, w rodzinnym swoim życiu, w rodzinnym życiu, w kościelnym życiu. Kto pragnie i woła, przyjdź Chrystusie. Chrystus mówi mu, Ty pragniesz, chodź do mnie. My wołamy, przyjdź do Niego, a Chrystus, jak widzi nasze pragnienie, mówi, przyjdź do mnie. I kto przyjdzie do mnie, ten niech weźmie darmo wodę żywota. Nie może ktokolwiek brać wodę żywota. Nie, tylko ten, który pragnie. Tylko ten, który woła, przyjdź Chrystusie. I wiecie, kiedy wołamy? W trudnych czasach. Dlatego powiedzieliśmy wiele razy, że trudne czasy w ostatecznych dniach jest błogosławieństwem. Są błogosławieństwem, tak jak trudne i złe czasy w końcu życia człowieka jest błogosławieństwem. Trudne są te rzeczy, wiemy, odchodzimy i wołamy, Panie, przyjdź i weź mnie. Czasy złe i trudne są błogosławieństwem. Jest to łaska. Jest to litość i miłosierdzie Boże, aby uczynił nas, abyśmy pragnęli i abyśmy się przybliżyli do Niego. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, do tego, co mówi Bóg, nie weźmie udziału w porwaniu Kościoła i Bóg dołoży i mu plag opisanych w księdze, czyli Bóg nie chce, abyśmy zmieniali Jego Słowo Boże. Tak jak powiedział Chrystus, jak zapytali się co do ostatecznych dni, zważajcie, aby was nikt nie oszukał. I w trudnych i złych czasach, w których człowiek działa
albo wzywając i szukając, albo zmieniając prawdy Ewangelii. Bo przyjdą czasy, w których przyjdą ludzie, którzy będą szukać nauczycieli według pożądliwości swojego serca i będą radować się, bo będą uczyć ich tego, czego chcą słuchać. Chrystus jednak nie jest takim nauczycielem. Chrystus mówi nam zazwyczaj to, czego nie chcemy słyszeć. Dlaczego? Bo przykazanie jest wejście przez wąską bramę i nikt nie chce wejść przez wąską bramę. I chodźcie po smutnej drodze. Nikt nie raduje się na smutnej drodze, ale jednak ta prowadzi do Królestwa Niebios. Ludzie co chcą? Szeroką bramę. Aby się nam powodziło, szeroka droga. I uważają, że to jest błogosławieństwo, jak chodzą po szerokiej drodze. Nie mam problemów, nie mają trudności, tak jak mają wszyscy inni grzesznicy, ale to nie jest tak. Droga Pana jest wąska brama i smutna jest droga, która prowadzi do wiecznego życia jednak. I kto ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, wtedy Bóg ujmie z działu Jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Dodawanie i ujmowanie ze Słowa Bożego ma za sobą konsekwencje co do wiecznego życia, co do wiecznej otchłani. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry, bo wiele razy posłuszeństwo w Ewangelii, ludzie mówią, że to jest surowość, ale to nie jest surowość, posłuszeństwo jest potrzebą, jest błogosławieństwem, jest łaską. I prawowierność w Słowie Bożym mówią, że to jest fanatyzm. Nie bądźmy takimi fanatykami. Nie. Będziemy takimi, jak Bóg nas chce. Jak ty uważasz, że to jest fanatyzm, my nie twierdzimy tak. My twierdzimy, że to jest prawowierność. I chodzenie dokładnie według Słowa Bożego twierdzą, że to jest, że jesteś fundamentalistą. Nie, to jest to, co chce Bóg. Bóg chce posłuszeństwo, prawowierność i dokładnie chodzenie według Słowa Bożego, abyśmy weszli bogato do Królestwa Niebios poprzez bramy i ten, który to świadczy, Jezus Chrystus, mówi: tak, przyjdę szybko, wkrótce. Pomyślcie, że to było zapisane w 99 po Chrystusie, a dzisiaj mamy 2013, ale żyjemy i powinniśmy żyć z tym wołaniem, z tym wersetem, że przyjdę wkrótce. I kończąc, chcę zapytać się was coś wszystkich. I po pierwsze mnie, ale was też wszystkich. Wierzysz, że Chrystus przyjdzie do twojego życia wkrótce i szybko? I powtarzam to. Wierzysz, że Jezus Chrystus, dlatego, że Go wzywasz, dlatego, że masz cierpliwość i dlatego, że trwasz na Niego, oczekujesz na Niego, przyjdzie wkrótce do twojego życia i do twojej rodziny. Jak wierzysz w to, wtedy przyjdzie. Jak nie wierzysz w to, wtedy nigdy nie przyjdzie. I dlatego wszystko w Ewangelii Chrystusowej jest wiarą. I w dodatku wiarą poprzez miłość czynną. Dlatego, że wierzymy i dlatego, że Bóg tak chce i wierzysz, że Bóg przyjdzie wkrótce, mówimy amen. Tak, przyjdę, Panie Jezu. Wierzę. Przyjdź, Panie Jezu. I koniec. Łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi nami. Ze wszystkimi tymi, którzy oczekują, którzy trwają, którzy wzywają, którzy trwają i wierzą, że Jezus Chrystus przyjdzie szybko do ich życia. Amen. Wiedzcie, jaką ważną rzeczą jest, abyśmy wierzyli, że przyjdzie szybko do naszego życia w